Duch Święty w Księdze Objawienia. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji, łaska Wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, czwarty i piąty werset. To jest bardzo ważny element w rozważaniu o tym, kim i jaki jest Duch Święty, aby spojrzeć na osobę Ducha Świętego, jak jest nam objawiony w księdze Objawienia. Jak sama księga nosi charakter proroczy i sądowy, tak Duch Święty występuje tu głównie jako Duch Proroczy, Duch Proroctwa. Sam będąc w niebie ukazuje przyszłość wierzącym, żyjącym na Ziemi oraz jako Duch Sądu. Nawet w listach do siedmiu kościołów w Azji Mniejszej które są tam postrzegane jako przedstawiciele Kościoła w jego obowiązkach na ziemi, Duch Święty nie znajduje się w Kościele, ale przemawia do niego. To nie jest jedynie Duch, który zamieszkuje w poszczególnych wierzących, ani który rozdziela dary i działa w Kościele według swojej woli, ale jako sam Pan jest tu widziany. W kapłańskiej i sądowej naturze, sądowym charakterze. Kroczący pośród siedmiu złotych lamp Duch Święty jest na zewnątrz, osądzający i ostrzegający zbory, kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do Kościołów. A zatem we wszystkich ostatnich pismach Nowego Testamentu chodzi o ducha albo. Jedynego ducha, o tyle w objawieniu nagle czytamy bez wątpienia w związku z siedmiokrotną władzą duchową, jak czytamy w Izajasza 11:2, że przed tronem Boga jest siedem duchów. Czytam Izajasza 11, rozdział, re, re, werset drugi, i spocznie na nim duch pana. Duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. To objawienie jest tak uderzające, że uważny czytelnik księgi objawienia zobaczy, że znajduje się na zupełnie nowym gruncie. Czas łaski Bożej, w którym objawił on Bóg tę wspaniałą tajemnicę Chrystusa i Kościoła, ukrytą w nim w Bogu od całej wieczności, nadszedł czas sądu. Tamten czas minął. Sam Bóg pojawia się tutaj na, dronie, na tronie sądu. Wszystko, co jest w niebie i na ziemi, Sądzone są Kościół, człowiek, moce świata, demony itd. A jeśli prorok widzi siedem duchów, to pokazuje nam to różnorodne aspekty doskonałości ducha, jak się rozwijają w sposobach, drogach, rządzenia Boga wobec Ziemi i jej mieszkańców. Stąd widzi się go przed tronem Boga. W rozdziale czwartym księgi objawienia pojawia się on w postaci siedmiu ognistych lamp płonących przed tronem, a w rozdziale piątym, jako siedmioro oczu, baranka gotowy, gotowego otworzyć, gotowego baranka, gotowego otworzyć Księgę Dziedzictwa i złamać jej pieczęcie, jest nazwanych tych siedem oczu, siedmioma duchami Bożymi posłanymi na całą Ziemię. Celem Bożego działania nie jest już łaska i błogosławieństwo, ale sprawiedliwy sąd wykonywany z Bożą mocą i z pełną wiedzą o wszystkich rzeczach. Taki jest charakter Księdza Objawienia. Duch święty jest w Księdze Objawienia przed. Nami już nie jako cenny dar Boga dla Jego Kościoła, ale jako potężna siła sprawcza mocy sądowniczej baranka. Będzie on jako duch sądu, który będzie badał wszystkie rzeczy i będzie wyprowadzał wszystko na światło. Oczywiście, nawet w tych strasznych dniach będą na ziemi wierzący, ludzie narodzeni na nowo mocą ducha, prowadzeni i wzmacniani przez Niego, ich świadectwie, ale sposób jego działania, Ducha Świętego w nich będzie inny niż jest dzisiaj. Podczas gdy dzisiaj Duch Święty, On mieszka w wierzących jako Duch społeczności i dzisiaj wprowadza ich w całą pełnię tego, co jest im dane w Chrystusie, to w czasach ostatecznych będzie On działał ponownie na sposób, można powiedzieć, wręcz starotestamentowy. I będzie jako duch proroczy, duch proroctwa, który nie mieszka tu na ziemi, łączący serca odkupionych z niebem, ale jako ten, tak, duch święty, jako ten, który ukaże im przyszłość i to, co otrzymają, kiedy Chrystus się pojawi i zmiecie ich wrogów. Dlatego święci czasów ostatecznych wołają o zemstę Bożą. Bo mają charakter takich samych wierzących, jak wierzący Starego Testamentu. Jednak na końcu księgi objawienia, gdy zamyka się krąg proroczych przekazów o Bożych drogach w sądzie, Pan zwraca się do swojego kościoła tu na ziemi i ogłasza w kontekście jej niebiańskiej nadziei wspaniałą gwiazdę poranną i czytamy: Duch, i oblubienica mówią przyjdź. To już nie jest siedem duchów, które płoną jak lampy ognia przed tronem Boga, symbole sądu nie przerażają już naszych oczu. Nie. To będzie, to jest osoba, jak wiemy, tak dobrze znana oblubienicy, Duch Święty, zesłany z nieba na tę ziemię boski posłaniec, który ma przyprowadzić ją z dalekiego kraju do jej ukochanego oblubieńca, który ostrożnie przeprowadził ją przez pustynię, aby osiągnąć cel swej misji w pełnej zgodzie z uczuciami oblubienicy, pragnie opuścić tę ziemię i przynieść ją jako owoc jego posługi. Tam, gdzie będzie ona u boku Syna Bożego, wolna od wszelkich niebezpieczeństw i pokus, mieszkająca w chwale od wieczności do wieczności. Kim jest ten człowiek, który idzie po polu naprzeciwko nas, zbliża się do nas? Zapytała kiedyś Rebeka, zbliżając się do końca swej drugiej długiej podróży. Tak. I zobaczyła wtedy Izaka zbliżającego się na spotkanie. Eliezer odpowiedział, to jest Pan, mój Pan. Wkrótce będzie tak samo. Och, kto mógłby wymienić, czego doświadczymy po tym i w tym momencie. Nasza droga, podróż się zakończy. Nasz wierny Pan spotka się z nami, a Duch Święty, który tak często umacniał nasze serca i dusze, mówiąc nam o Jezusie, zwróci oczy wszystkich na Tego, którego przyszedł uwielbić. Tak, każdy czytelnik Słowa Bożego, każdy czytelnik Księgi Objawienia może studiować wspaniały temat Ducha Świętego i wtedy z pewnością odczuje, tak jak ja, że tak naprawdę niewiele wniknął w jego głębię i wysokość, i że rzeczywiście dotknął tylko lekko chwały wzniosłej. I boskiej osoby Ducha Świętego. Ale chwała Bogu, że dał nam w Słowie Bożym pewne rozeznanie i wiedzę o nim. Duch Święty On ma moc udzielić nam więcej. I już ta odrobina, którą jesteśmy w stanie pojąć dzięki pismom Słowa Bożego, pismom Biblii, budzi w nas tęsknotę za doskonałością i daje nam już przedsmak pełni, która jest postawiona przed naszym sercem i przygotowana dla nas. A jeśli zapytamy, co jest centrum całej tej chwalebnej pełni, przedmiotem i celem wszystkich dzieł Ducha Świętego, początkiem i końcem wszystkich dróg bożych, wtedy odpowiedź brzmi Jezus, Jezus, Jezus. Ten, który powiedział, ja, Jezus, posłałem swojego anioła, jam jest. Korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna, a duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.